Cześć, z tej strony Freaks i witam Was w War Thunderze. Dzisiaj bitwa symulacyjna, właściwie jej kawałek, za starami P-51C10. Jest to naprawdę przyjemny samolot, miałem ochotę na Mustanga, akurat była bitwa w przedziale, gdzie mogłem polecieć Mustangiem D, ale potem przypomniałem sobie, że Mustangi D są do D. Przynajmniej nas w bitwach symulacyjnych, z uwagi na to, że mają dziwnie rozplanowany środek ciężkości i też drążek tam troszeczkę się dziwnie zachowuje, że czasem dokłada odchylenia jakby sam od siebie. To jest bardzo dziwne, to podobne rzeczy się dzieją również w Spitfire'ach. Generalnie nic przyjemnego, więc wyciągnąłem Mustanga C. No i rozpoczynamy od małego starcia z Dornierem, po czym zdaję sobie sprawę, że na ogon usiadło mi troje jegomościów i to wszyscy nieprzyjaźni. Jedna 109, jedna 190 i jedna P47, oczywiście we włoskich barwach. Także mamy całe spektrum przeciwników na ogonie. Na szczęście jesteśmy szybsi od każdego z nich. Także korzystamy z tego, że akurat Mustang ma tą jedną przewagę nad 99% swoich przeciwników, że może po prostu dać w długą i im zwiać. Wykorzystamy ten moment na podziękowanie wspierającym kanału. Teraz użyjemy drugiego momentu, żeby pokazać Wam wykres P-51C10. No i wracamy do akcji, zwiewamy. Jesteśmy szybsi o kilkanaście kilometrów na godzinę od Thunderbolta, natomiast od 190 i od 109 tych kilometrów różnicy robi się już kilkadziesiąt. No i w tym momencie podle wykorzystuje tego oto biednego pana, który leci, to jest chyba B-25 bodajże, albo B-17, nie jestem do końca pewien, ale ufam w... Wiecie, taki małpi mózg graczy War Thundera, którzy zobaczą bombowiec i muszą go zaatakować. I to się oczywiście dzieje. Także robimy mały zwrot, takiego w sumie krzywego Immelmana. I cała trójka momentalnie o mnie zapomina. No i możemy w tym momencie zgarnąć naprawdę strzały za darmo w kierunku tego P-47, który jakoś nie za bardzo się ogląda. Także pozbawiamy go skrzydła. Obok mnie leci 109, która też jest absolutnie zaślepiona tak naprawdę tym bombowcem, więc też porysujemy ją troszeczkę. W tym momencie epicka powtórka. I lecimy dalej. Obecnie wywiązała się walka pomiędzy mną a 109. Natomiast BF postanawia tą walkę ukrócić, wpadając w krokociąg. Co ja mogę? Tam, jeżeli się przyjrzycie, to w ciągu ostatnich 30 sekund chyba z 3 razy w moim lusterku wstecznym migał mi właśnie ten oto Focke-Wulf, który potem się tym znudził i postanowił polecić w prostej linii, nie oglądając się, wobec czego postanawiam mu ocieplić ten oto zimnawy wieczór na zagłębiu rury. To jest też nauczka dla wszystkich aspirujących pilotów na Symce. Jeżeli nikogo nie widzicie, to nigdy nie lećcie zbyt długo w prostej linii. To jest nauka, którą stosowano tak. To jest nauka, która działała tak w czasie II wojny światowej, jak i działa w War Thunderze na bitwach symulacyjnych. Nigdy nie lećcie za długo w prostej linii, jakoś zmieniajcie kierunek, bo wtedy jeżeli lecicie w prostej linii, to jeżeli samolot przeciwnika się do Was zbliża, to on jest względem Was nieruchomy, tylko powiększa się delikatnie i bardzo ciężko jest to zauważyć. Natomiast jeżeli zmieniacie kierunek, no to ten samolot przeciwnika jest po prostu łatwiejszy wtedy nawet do zobaczenia przez Was. Ok, kolejne dornierki spadają. No i wywiązuje się walka z kolejnym Focke-Wulfem, który tutaj się gdzieś zakręcił. O właśnie, o wilku mowa. Problem jest taki, że widoczność w tym oto jakże urokliwym zachodzie słońca jest do bani. I go gubię. O, w tym momencie.
widzieliście. Wystarczyło, że spojrzałem na chwilę na swój joystick i już zgubiłem gościa, natomiast widzę go w tym momencie. Ale w moim ulepszonym ostatnio przez Gaijina lusterku wstecznym pojawia się dziwny kształt. No i zamiast lecieć prosto, to panikuję i zaczynam skręcać, ponieważ dobrze wiem, kto siedzi mi na ogonie, bo patrzyłem na tab. I tak naprawdę mój los jest już w tym momencie przesądzony. Tak. Jest to pan Greek Air Force, czyli człowiek, który jest pierwszy w rankingu, jeżeli chodzi o zarobki na bitwach symulacyjnych. No i tak naprawdę już nie mam zbyt dużej szansy na cokolwiek. Moim jedynym celem w tym momencie to jest rozpaść się albo wyskoczyć w jakiś w miarę filmowy sposób. Więc teoretycznie powinienem dać samolot do góry i go odwrócić i z niego wyskoczyć. To by było najbardziej filmowe, jak tylko się da. Ale jestem za nisko, żeby tak zrobić. Więc po prostu wyskakuję normalnie. A tak wygląda pan Greek Air Force, także no cóż, tempa kosa, ale i trafiła na kamień. Czołgiem i do usłyszenia.